sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Nikolaj, yeah, you look great. Nikolaj, I asked you about your coming back here a couple of days ago, and finally, right now, you can answer the question, how do you feel here? How do you feel playing here once again? It was really nice to play here. I was really enjoying this game, and especially this gym is small and crowded all the time, and give a special hype. Just because of that, so I really enjoyed today to play in this atmosphere. During the game, your shape, your fitness were being boosted. You were playing so efficiently tonight. It was just that kind of day, special. But right now you have a chance to smile. You don't smile so often, but right now you have. You know, there's gonna be time to smile, you know, at the end of the season. Hopefully, yeah. 9 numer na koszulce, 9 punktów, 9 asyst, same dziewiątki, ale przede wszystkim zwycięstwo Anwilu. Dobrze się wraca do Stali Ostrów, do Ostrowa Wielkopolskiego. Do Stali Ostrów, tak. Fajnie, miłe wspomnienia sobie mam. Myślę, że wszyscy mamy, wszyscy Anwilowcy, więc otrzymaliśmy swoją serię zwycięstw tutaj. Bodajże 5 zwycięstw, jedna porażka tylko, jeżeli chodzi o całą moją potyczkę ze Stalą Ostrów od momentu powrotu do ligi, no, nie liczę tego meczu w Kaliszu. Dobry mecz w naszym wykonaniu, oczywiście mieliśmy jak to my swój przestój w trzeciej kwarcie. Strzednie wykorzystywali nasze błędy, szczególnie w ustawieniu w obronie i w szybkim ataku, kiedy robiliśmy bardzo dużo strat. Ale chyba najważniejsze jest to, że... Najważniejsze, że na koniec, pomimo tego, że zrobiliśmy te kilka strat, daliśmy sobie zebrać 20 piłek w ataku, to i tak zdołaliśmy odnieść zwycięstwo, więc chwała nam za to. No i się skupiam na innym meczu, na kolejnym. Do tego meczu jeszcze pewnie przejdziemy, natomiast najważniejsze chyba w tym spotkaniu było to, że każdy, kto wnosił, to taki banał, ale to tak trochę jest, że to zawsze buduje zespół. Jeżeli ktoś, kto wychodzi z ławki, daje coś ekstra, daje coś od siebie. Dzisiaj wszyscy zawodnicy punktowali, a tylko jeden koszykarz powyżej 10 oczek, reszta gdzieś oscylująca. No nie, tak. Chyba, a nie, zdobył Niko, tak, 12 punktów. Faktycznie. No tak, no fajnie. Mamy 11 ludzi do grania na tą chwilę. Wróci jeszcze i Korwadowski, będzie na 12. Nie wliczam w to juniorów, którzy nam pomagają. Ale w rotacji na tą chwilę do grania jest 11 ludzi. W 11 myślę, że klasowych graczy, którzy są w stanie wejść i w każdym meczu rzucić około 10, 15, 20 punktów. Ale to nie jest sztuka grać samemu, grać po swoje statystyki. Zbliża się taki okres, że musimy mentalnie być przygotowani na to, że liczy się drużyna i to dobro drużyny stawiać na pierwszym miejscu. Tak dzisiaj było. Faktycznie mieliśmy, mówię, słabsze momenty, ale te lepsze przeważały. A każdy coś, jak wspomniałeś, każdy coś wnosił, czy to w ataku, czy w obronie. I tak dalej. Zakończyła się pierwsza runda. 12 zwycięstw, porażki. To jest bardzo dobry bilans, mam wrażenie. Dobry wynik. Myślę, że można było jednej porażki się... O, jedną porażkę mieliśmy, ale wiadomo, że kilka spotkań było takich, że graliśmy jak równy z równym do ostatnich sekund, chociażby potyczka z Pol Farmu się by też mogło pójść w drugą stronę. Nie narzekajmy, 12-3 jest niezłym bilansem. Będziemy walczyć o to, żeby znowu być po rundzie zasadniczej na pierwszym miejscu. Ważne, żeby mieć ten atut swojego parkietu w playoffach, więc nie ma możliwości odpuszczenia żadnego meczu.